Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Przed nami kolejna kosteczka. Numer referencyjny DWE-5600PR-2ER. Jest to kostka, która przychodzi do nas, jak widzicie, w zestawie z dodatkowym paskiem i bezelem. Jest to kostka, do której standardowo dołączony jest taki wykonany z tworzywa przyrząd wraz z instrukcją obsługi, w jaki sposób należy dobrać się do bezela i paska, w sensie dokonać jego wymiany. Doskonale wiecie już z poprzednich recenzji model prezentowanych zegarków DWE5600, że kiedy taki przyrząd był dołączony, to wiemy, że bezel montowany jest bez wykorzystania śrubek. Wystarczy zastosować to wykonane z tworzywa narzędzie, żeby podważyć w określonym miejscu bezel. Tam zazwyczaj skryty jest taki dodatkowy znaczek G-Shocka, co bardzo, bardzo mi odpowiada. Za chwileczkę rozpakuję te zegarki, zobaczymy jak on prezentuje się bez dodatkowych folii. Ok, więc mamy przed sobą DWE5600PR-2ER, moduł oczywiście 3229, doskonale znany i lubiany, bardzo prosty w obsłudze, z multi-alarmem, z zagłębionym przyciskiem adjust, to doskonale wiemy, w tym modelu to się nie zmieniło. Zobaczcie, charakterystyczne schowanie lewego górnego przycisku, który odpowiedzialny jest za dokonywanie wszelkich ustawień, to właśnie po to, aby przez przypadek nie włączyć ustawień, bowiem doskonale wiemy, że w tym wypadku nie trzeba jakoś mocno przytrzymywać lewego górnego przycisku adjust, żeby dostać się do ustawień zegarka. Wystarczy po prostu krótkie użycie i już w tym trybie ustawień jesteśmy. Ten model ma to do siebie, że tak jak wspomniałem na początku i widzieliście, dojeżdża z drugim zestawem pasek i bezel. To jest drugi zestaw, który jest dołączony do tej kostki. No i znowu tak, myślę, że producent świetnie tutaj wybrnął, ponieważ w tej podstawowej odsłonie mamy G-Shocka, który jest w takim kolorze, który nie powinien tutaj łapać przebarwień przy długich rękawach. Nie wiem, jak będzie to z końcówką tego jasnego, niebieskiego, błękitnego wręcz koloru. Natomiast myślę, że bezel tutaj jesteśmy bezpieczni, spokojni, bowiem te elementy, które najbardziej narażone są na styczność z odzieżą, z długimi rękawami, są ciemne, w ciemnym kolorze. W ogóle ten projekt ma to do siebie, że jakby pokazuje tą kostkę w takiej perspektywie dużego zegarka, bowiem ta kolorystyka na nadgarstku powoduje, tak jak w kolorze żółtym, że kostka wydaje się być zdecydowanie większym zegarkiem, aniżeli jest w rzeczywistości. Zobaczcie proszę, kolory naprawdę robią nam niesamowitą robotę, oszukują troszeczkę nasze oczy i zegarek wydaje się być zdecydowanie większym, aniżeli jest w realu. Natomiast co ta kostka ma to do siebie? No ta kostka ma niesamowity wygląd dzięki temu, co producent chciał osiągnąć. A więc wszystko zostało przesunięte. Zobaczcie, mamy tutaj ramkę, która jest uniesiona do góry, jest nierówna. Gdzieś tam kolory się przesuwają. Zobaczcie, co się dzieje tutaj z otworami. Jest jeden rząd otworów, a w wyniku zastosowanej kolorystyki i tego wzoru wszystko wygląda, jakby zostało przesunięte. Ja nie znalazłem jakichś szczególnych informacji na oficjalnych stronach Casio, jak konkretnie, do czego konkretnie odnosi się ten prezentowany model DWE5600PR-2ER. Znalazłem tylko informację, że jest to jakby ukoronowanie wyjątkowej odporności, z jakiej słynie G-Shock. Mamy Carbon Core Guard. Jest to system ochrony modułu z wykorzystaniem włókna węglowego, dzięki czemu moduł jest, sam zegarek jest lżejszy, a moduł jest wyjątkowo dobrze chroniony. Myślę, że ja sobie tak to tłumaczę, że w ogóle to wzornictwo, jakie zostało zastosowane i wykorzystane w tej kostce DWE5600PR-2, tutaj mamy na tagu tą informację, myślę, że ono nawiązuje do właśnie tej odporności G-Shocka i zobaczcie, zegarek gdzieś upada, wszystko się przesuwa, zmienia nam się tutaj kolorystyka, kształt okienka, przesuwają się tutaj otwory na pasku, ale zegarek nadal działa, nadal jest świetnym narzędziem odmierzającym czas. I tutaj może chciałbym poruszyć tą kwestię odporności G-Shocków, bowiem w ostatnim czasie kilka osób się do mnie zgłosiło właśnie z zapytaniem dotyczącym porysowanego szkiełka, gdzieś tam przetartego czy przebarwionego paska, z informacją taką, a myślałem, że G-Shock jest
odporny i nic takiego się nie stanie. Tutaj pragnę Wam zaznaczyć, że odporność zegarków G-Shock polega na tym, że nawet jeżeli ten zegarek upadnie, nawet jeżeli zarysujemy szkiełko, nawet jeżeli pasek gdzieś tam ulegnie zabrudzeniu czy przetarciu, to zegarek, moduł zegarka nadal pracuje, nadal prawidłowo odmierza i wskazuje czas. To, że porysuje się szkiełko, no mamy do wyboru modele ze szkiełkiem szafirowym, tamto się tak łatwo nie rysuje, jest bardziej podatne na pęknięcia, ale nie rysuje się tak jak szkiełko mineralne. Natomiast to nie ma wpływu na odporność samego zegarka jako takiego. Moduł jest zabezpieczony, on działa prawidłowo. Nie wiem, rzucicie zegarkiem o ścianę, powstanie ryska na szkiełku, gdzieś przetrze się bezel, ale zegarek dalej działa. Dalej możecie wejść w jego ustawienia, możecie sprawdzić, faktycznie tak jest, więc ta odporność dotyczy wytrzymałości samego zegarka, modułu, koperty na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, uderzenia, upadki. No ale miejcie na uwadze, że są to tylko materiały takie jak tworzywo, żywica, które no, w styczności czy w wyniku upadku styczności z innymi materiałami jak metal, beton, no będą nosiły czy mogą nosić ślady takiej styczności z takim innym materiałem. W związku z tym na tym właśnie polega odporność zegarków G-Shocka. Mamy tutaj typowo letni zestaw. Biel. Ja może pozwolę sobie tak, o, zobaczcie, wyciągnąć górny element, bowiem tutaj kryje nam się napis Protection na jednej części paska, wykonany w kolorze fioletowym, również z takim trochę rozmazanym tłem, ale ktoś miał fajny pomysł, żeby stworzyć taki projekt. Błękitna tutaj szlufka. Całkowicie biały bezel, no więc możemy sobie tutaj wyobrazić, jak ten zegarek mógłby wyglądać w takiej kolorystyce. Myślę, że bardzo ciekawy pomysł na projekt. Myślę, że sprawdzi się zarówno na nadgarstku kobiet, jak i mężczyzn. No i te dwa zestawy pasków powodują, że jest to zegarek w zasadzie, wydaje mi się, całoroczny, przy czym możemy sobie w dowolny sposób miksować tutaj te paski, czy tą dłuższą część zamienić, czy tą krótszą, czy tylko bezel. No i ten przyrząd, o którym wspomniałem na samym początku, to zobaczcie, no też w innych zegarkach, w innych filmach o zegarkach DWE o tym mówiłem i pokazywałem, ale mamy tutaj taki element pod spodem widoczny, mam nadzieję, o, takie wgłębienie. Więc ten przyrząd tworzywa właśnie, to jest taki śrubokręcik, wkłada się i się podważa. Zobaczcie, i wtedy bezel idealnie schodzi, nic nie uszkodzimy. On jest trzymany tutaj przez te przyciski. Fajnie okala nam kopertę, więc prosta sprawa, możecie sobie popróbować. Bardzo ładny zegarek. Ciekawy jestem, czy podświetlenie również nam coś pokaże ciekawego. Często mówicie, że te podświetlenia, które mają jakieś tam rysunki, powodują, że podświetlenie czy wyświetlacz nie jest aż tak czytelny, no ale umówmy się, w tym cała frajda, żeby mieć na przykład jeden taki egzemplarz, jedną limitowaną edycję, żeby można było zobaczyć, jak to fantastycznie wygląda, jak G-Shock podchodzi do realizacji swoich projektów. Więc za chwileczkę pokażę podświetlenie. Bardzo ładny projekt, jestem ciekaw Waszych opinii. Zostawcie je proszę pod filmem w komentarzach, zostawcie subskrypcję, lajkujcie, komentujcie, jest mi zawsze bardzo, bardzo miło. G-Shock Polska, wielkie dzięki za użyczenie tego zegarka do nagrania. Przypomnijmy, DWE5600PR-2ER. No i tylko dodam od siebie, że oczywiście na moim kanale znajdziecie pełną recenzję kostki 5600, możecie sięgnąć do obsługi tego zegarka, wszystko pokazane jest w filmie. Wielkie dzięki, pokazuję podświetlenie, sam jestem ciekaw, jak tutaj producent wybrnął z tego projektu, czy został on wykończony właśnie tym podświetleniem, czy jednak jest to standardowe podświetlenie, które nie wnosi nic tutaj, żadnego elementu z tego wzornictwa. Za chwilkę zobaczymy. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!